Stanisława Szarycz z domu Łosińska, 9 lat. Jestem mamą 6 dzieci. Mam 13 wnuków i 13 prawnuków. A urodziłam się teraz w Białoruś. Województwo nowogródzkie, powiat Baranowicze, osada Planty. Tak się nazywało tam, gdzie mieszkałam przed wojną z rodzicami. Mój tato był legionistą i tam zamieszkali z mamą osadnicy, gdyż no, Piłsudski nie miał wynagrodzić im niczym, bo było przecież to jest ponad 100 lat, 123 lata Polska była pod niewolą, więc nie było, ale ziemie były tam górem stały. Także to były straszna praca ich, bo musieli karczować, musieli to wszystko, żeby tym koniem wjechać w te pola i wszystko. No ale tam się pobudowali już, no i myśmy już zaczęli chodzić do szkoły, także 5 nas chodziło do szkoły. Już najstarsza siostra w Baranowiczach była do gimnazjum, a brat Adaś chodził, znaczy już miał iść do rolniczego, technikum. No i ja skończyłam 2 klasy szkoły podstawowej, do 3 zdałam. No i jak tego wiemy, że w sierpniu wojna. No i jeszcze żeśmy chodzili do szkoły, jeszcze było jak za tego, do września. 17 września, kiedy weszli do nas Sowieci, już koniec, szkoła zamknięta i wtedy zrobił się straszny niepokój, straszna trwoga, bo to jako dziecko odczuwałam, co tato przychodzi, bo też w każdej chwili spodziewał się, że może być aresztowany. Nie mieliśmy gdzie jechać ani nic. Czuł tato, że nas wywiozą. Bo tak jako dziecko to się dało odczuć. Ten smutek, tego nie było. Już Władzia z Baranowicz, ta siostra już była w domu. Adaś tak samo. No, a Rosjanie jak weszli, to się od razu rządzili jak u siebie w domu. Także nawet nie zamykali rodzice, ani tam chlewów, ani nic. Wszystko musiało być otwarte. Brali zboże, brali bydło, przeliczyli ile, bo trzeba dla armii. Brali świnie z tego. Także już było taka swoboda. Nawet tubylcy, którzy byli, którzy tato im bardzo dużo pomagał, bo mój tato taką szkołę nie skończył, weterynaryjną, i znał się na zwierzętach, prawda, przy ocieleniu czy coś, to jechał, pomagał i oni nie mieli pieniędzy, to nie brał, oni później przyszli się w koszeniu czy ziemniaki kopać, to pomagali nam to w tego. No i mieszkaliśmy w zgodzie. Te ich dzieci tak samo chodzili z nami do szkoły, tylko że my byliśmy katolicy, więc do nas przyjeżdżał ksiądz, a do nich przyjeżdżał pop, to myśmy wychodzili. No i tak było. Tak było do 1939 roku. No i jeszcze Boże Narodzenie, jeszcze byliśmy w domu. A 10 lutego, ta zima była bardzo ostra, bardzo 30 stopni mrozu, wszystko w nocy zastukano do drzwi, do okien. Tato wstał, otworzył, zaraz kajdanki na rękę, bratu tak samo na ziemię, taką piką do głowy przystawili tatusiowi i zaczęli krzyczeć, a różdża jeść, złoto jeść, no tam w tego złoto czy broń jest, nie ma. No więc kazali wstać i siedzieć. Nie wolno się nikomu ruszyć.
bo tylko siostrze najstarszej podawała nam ubrania. A nas było dziewięcioro. I później, kiedy już zrobili rewizję, że tam nic nie znaleźli, tej broni, tam tego, co oni chcieli szukać, nie wolno było nic, z żadnych dokumentów wziąć, żadnej szuflady otworzyć, nic nie tego. Tylko pod tą bronią trzymali, poszli do stajni sami, bo zaprzęgać konie, a koń był taki młody jeszcze, który nie ubierano go do zaprzężeń tego i nie dała im się w tego. I on przychodzi i mówi, że co to jest, co to za trzymają. To jest młody koń, że duży, ale młody. No, ale sanie te w tego, dwie pary sani tego i zbierać się. 40 minut odczytali wyrok, zebrać się i wyjeżdżacie. Nie wolno wam nic brać, najpotrzebniejsze rzeczy. Bierzcie pierzyny, to, bo trzeba przykryć dzieci, bo na sanie. No i tak nas załadowano na te sanie. My wychodzimy, a tu już cały sznur osadników. Wszyscy, bo nie wiedzieliśmy, myśleliśmy tylko nas, prawda? No i tak jechaliśmy do Leszna. To 40 czy 30 kilometrów, już tak nie pamiętam dokładnie, było do tej stacji zbiorczej. No i tam podstawione bydlęce wagony, w których był tylko piecyk i ubikacja wycięta w podłodze. No i załadowano nas do tych wagonów, zareglowane kraty w oknach, wszystko. No i tak się zastanawiali, gdzie nas powiozą. No bo tu Niemcy wojnę, prawda? Wypowiedzieli, Niemcy wojują wszystko, no a tutaj z tej strony, ale tato zaraz się zorientował i mówi, niestety, wiozą nas na Sybir. Wszyscy powstawali, zaśpiewali Boże coś Polskę, popłakali się. No i tak jechaliśmy 3 dni, nie otwierając w ogóle, nie zaglądając do nas. Po 3 dniach otworzyli wagon, sprawdzili, policzyli. Kazali wziąć jakieś wiadra, iść wody nabrać do semaforu. Umarł ktoś, to wyrzucili do śniegu. Czy dziecko, czy staruszki, bo brane wszystkie. To nie to, że brane te, co zasłużyli po prostu, że tam w tego, tylko wszystkich. I później przynieśli nam wiadro zupy. Jak żeśmy już stanęli, jadro zupy jakieś, to się dzielili w tym wagonie. I tak żeśmy jechali miesiąc czasu, tak nas wieźli przez miesiąc do Arkhangelska. W Arkhangelsku w szkole nas wszystkich wyładowali. Tam byliśmy chyba 3 dni, no i znowuż na sanie. To była rzeka Dźwina. I tą Dźwiną 2 doby nas wieźli na saniach do takich baraków, na posiołki w lesie. 100 kilometrów byliśmy od najbliższej wioski. Las, tajga, nic więcej nie było. Także tego, że było kilka baraków, no i ci, co nas pilnowali. Natychmiast musieli wszyscy iść do pracy. Mój brat, 2 lata temu, starszy ode mnie, już musiał iść do tego wyrąbku lasu. Siostra tak samo, nie umiała założyć konia, no bo w mieście była, uczyła się i wszystko. No to taki Polak podskoczył, mówi, Władzia, ja cię zaraz ubiorę, jak go śmignął w batę, mówi, ja ci dam, ty polska świnią, ty się tu nauczysz. Bardzo siostra to przeżywała, jak przyszła, to tak strasznie płakała, bardzo to dla niej było takie, zresztą dla wszystkich, ale rodzice trzymali się jak mogli, żeby i nas trzymali. No i mama, a ja z tymi
te trójkę z młodszych braci, byłam z nimi. Wyobraźcie sobie dziecko 9-letnie, troje pod tego. Ale miałam sąsiadów naprzeciwko i oni byli wszyscy chorzy. Wyobraźcie sobie, że po pół roku 6 osób leżało po kotem. Wypływały im oczy. Ja widziałam, też Stasia się nazywała w moim wieku, jak jej takie czarne coś tutaj wypłynęło. Mama prosiła, żebym nie szła tam do nich, no bo to nie wiadomo była jaka choroba i wszystko, ale ja nie mogłam wytrzymać i chodziłam tam do nich i widziałam to wszystko. Wyobraźcie sobie, że w ciągu pół roku 5 osób ich, nazwisko ich było Białobrzescy. Ludzie tak strasznie umierać z głodu. Mój tacy byli, Dura się nazywał, to zapamiętałam nazwisko, leśniczym on był, to młode małżeństwo. To on nie mógł już chodzić do pracy, a jak nie pracujesz, to i nie jesz. A dawali nam 200 gram chleba na bezrobotnych, dla dzieci czy w tego, i pół kilograma dla tych pracowników. Taka glina była, ale to trzeba było kupić. To nie było, że dali, a jak nie wykonałeś normy, nie masz pieniędzy, to z głodu umierasz. To tak, cokolwiek wzięte było lepszego z domu, to wszystko się sprzedawała mama po prostu za bezcen. No to tam już się wiosna robiła, ale bardzo późno. Pamiętam, że 3 maja to dopiero ruszyły lody. Bo to bardzo krótki czas był tego ciepła, a to była zima. Zachorowała mi moja siostra, najstarsza. Pamiętam, jak skakałam po takich zabarzniętych, takie jak to w lesie są, takie kubki żurawiny. I właśnie to jej dawałam do jedzenia. To w tego. I tak żeśmy tam przebyli 2 lata. Bogu dzięki, u nas tam nikt nie umarł tam, jak żeśmy byli tam na tym Kiarnyszu. Później, jak już Niemcy napadli na Rosję, jak już się wzięli za tego, to troszeczkę sfologowali dla nas. I wolno nam było przejechać gdzie indziej. Do innego posiołku. No i tato mówi, że gdzieś bliżej rzeki to jakieś ryby złapać, to coś, to zawsze będzie lepiej. Jakieś kołchozy, prawda, zawsze, czy ten ziemniak, czy coś. 2 lata nie widzieliśmy, ja nie widziałam ani marchewki, ani ziemniaka, ani buraka, ani nic, a tylko zupa to była z kiszonych liści, z kapusty i to z robakami. I to była taka zupa, takie było do jedzenia. Więc rodzeństwo starsze zdecydowali, mama dzieliła tym chlebem, żeby wszystkim porówno, żeby nie dawać im więcej, tylko tym małym, że oni muszą przeżyć i żeby oni mogli też tak samo. Ale po 3 miesiącach zabrali od nas Władzie, Marysię i Adasia, najstarszych tych. Zabrali od nas, zostawili rodziców z nami, tymi nie wiadomo gdzie ani co, nic nie tego, nic nie wiemy gdzie oni są. No i kiedy tato poszedł i mówi do tego, żeby dał jakąś furmankę, że chce przejechać gdzieś w jakieś lepsze, bo wolno nam, bo tato już się dowiedział, mój tato był taki trochę światły, to wiedział do tej i ludziom powiedział, a on mówi, że nie da, pod wody nie da. No a to 100 kilometrów trzeba iść przez tę tajgę, przez las. Tato mówi, nie dasz, ja i tak pójdę. On mówi, zdychaj, idź i zdychaj ze swoimi szczeniakami. Tato mówi, że bo akurat szedł sianokosów, że mówi,
Tak miał ochotę złapać za tę kosę i ściąć, mówi tego gada. Ale mówi, zaraz pomyślałem o tych dzieciach, co będzie, prawda? No i tak uplot tato kosz taki na plecy i tego Maryśka i Kazika na plecy i niósł. Józio już szedł, ja też. I tak żeśmy szli przez tą tajgę. Spotkaliśmy człowieka, który umierał. Poklękaliśmy, pomodliliśmy się i musieliśmy go zostawić. Tato mówi, no co zrobimy, nie możemy zostać z nim, bo nie tego. A to już była jesień. To już była jesień, także, że to trzeba było, już było zimno i w ogóle. No i tak żeśmy doszli do takiej wioski, Hołmogórka się nazywała. Tato poszedł do tego zarządcy i mówi, żeby dał jakąś kwaterę, że dzieci są takie strasznie pomęczone i wszystko. On mówi, że tutaj nie ma nigdzie, ale żeby iść nad rzekę, nad tą dźwignię i tam jest taka budka i tam jest, co pilnuje tego, i tam jest ciepło i tam się przenocujecie. No i tak żeśmy zrobili. Rzeczywiście weszliśmy, to było ciepło, bo taki piecyk się palił. Popadaliśmy jak w tego takie pomęczone i wszystko. Ani tam nie myślał nikt o myciu, ani nic. A po drugie takie jeszcze sobie wyobraźcie. Panie, ani mydła, ani proszku, nic. Jak można utrzymać? Pluskwy, karaluchy, wszy. Okropne, okropne robactwo nas gryzło jeszcze do tego. I tam jakoś tak Pan Bóg łaskaw widocznie przyszedł ten staruszek, bo to staruszek był, mówi, może byście chcieli trochę zarobić, bo przywieźli parostatkiem ziemniaki i trzeba rozładować. Tato się bardzo ucieszył i z bratem poszedł i mama też. Ale mama kradła te ziemniaki, a to była noc, także ludzi dużo tam pracowało, przynosiła i taki garnek, taki sadan duży i tam ugotowała, pobudziła nas. Wiecie panie, ja nie wiem, czy za miesiąc bym zjadła, ale też ograniczyła mama, bo się bała, że tak w tego to się pochorujemy. No ale to nas podtrzymało troszeczkę. Rano znowuż to biedne matczysko, znowuż nam przynosiła tych ziemniaków, znowuż ugotowała i znowu żeśmy się pojedli, pokrzepili się tymi ziemniakami. I troszkę mieliśmy z sobą jeszcze. No i trzeba na drugą stronę przejechać tym łodzią, bo tam jest ten, bo docelowej znowuż, gdzie mieliśmy jechać do tej Sili. No i tato, w tego zebraliśmy i jedziemy, a zrobił się sztorm. A to rzeka była dosyć szeroka i tego, bo jak parostatki jeździły i wszystko. My tam przyjeżdżamy, a tam jest nasz brat, ten Adaś najstarszy. Boże, ile radości, ile wszystkiego. No i tam żeśmy zamieszkali, tam na tej Sili. Więc tam było o tyle lepiej, bo kartofle zgniły im w kopcach wiosną. To wyrzucali, ale to nie wolno było brać. To ukradkiem żeśmy brali. I wyobraźcie sobie, mama tak jakoś wyciskała to i na płycie tak piekła. I myśmy to jedli. Dzisiaj by wszystko wymarło. Po co tego? Ja sobie, jak sobie myślę, to myślę, Boże, to jest opatrzność bożska. To jest niepodobne, żeby człowiek mógł takie. Ale jeszcze były takie korzonki, żeśmy kopali i te korzonki właśnie się gotowało i to było bardzo dobre. Takie jak marchewka podobne. To tak, bo takie miało w tym. No oczywiście, że rodzice musieli iść do pracy. Ja zostałam z tymi braćmi swoimi, ale zachorował nam, nie, najpierw zachorowała Marysia. I dali znać,
I mama poszła 40 kilometrów, pamiętam, w zimie tam do niej. Ona była w szpitalu, bardzo była chora. No mama musiała wrócić, bo praca i dzieci. Później dostali zawiadomienie, że umarła. To najstarsza siostra miała 20 lat. Ale z nami braciszek Marysiek zachorował nam tam też. Leżał w tym. Myśmy spali na strychu. Lato było, a tato z mamą przy nim. No i umarł ten braciszek, to tato też tak samo pod taką brzozą go pochowaliśmy. Taki krzyż brzozowy zrobił i taki tego ani cmentarza, ani nic, taką mogiłkę. Ale była zima i brat ten najstarszy, Adaś, poszedł do armii Andersa. Jak Anders powoływał tych młodych ludzi, 200 kilometrów szedł. Szli we trzech. To jak doszli do miejsca, to mój brat był tak wycieńczony, że oni przez tą komisję, jak przechodzili, to jego tak ramionami, żeby tylko tamci wzięli go. To już, jak tamci wezmą, no to już będzie od razu go do szpitala. Jeszcze później raz tam był chory, miał krwawą dyzenterię. Ale już był taki zabezpieczony. A my później, kiedy już do wojska powołali, mój tato poszedł do wojska i ta siostra Władzia poszli do wojska, jak już w tego Ruscy zmiękli, no, że jak pójdą do wojska, prawda, prędzej wojna się skończy, wrócimy do Polski. My nie to, że z miłości Sowietom pomóc, tylko to, że każdy tak myślał po prostu. I tato i ta Władzia poszła, ale jak poszli do tego wojska, to zaczęli się upominać, że tak, my wojujemy, a nasze rodziny z głodu umierają. No i oni postanowili, bo my 10 lutego, to ten pierwszy wyjazd był najgorszy, bo to oni wtedy tych leśniczych, tych wojskowych osadników, no bo te, co przeciwko nim nie byli, to tak nas traktowano. I żeby nas przewieźli w inne miejsce gdzieś ludzkie, żebyśmy przeżyli. No i tego, i przywieźli nas na Ukrainę. Między Połtawą a Charkowem. Skorochodowo się tak nazywała ta miejscowość. I tam byliśmy. No to tam już i ja do pracy poszłam. Już poszłam ja do pracy. Tych dwóch braciszków to już do przedszkola. Już byli większe. To pracowaliśmy w sadzie. To już tam były owoce. Tośmy już mieli co zjeść. Pieniędzy żadnych. Ale była stołówka. Także tego, że jedzenie było gotowane. To jedzenie było naprzeciwko tego, to było dobre. No i tam żeśmy byli właśnie już do końca wojny. Tam w tym Skorochodowie. Tylko tak, wyobraźcie sobie. Tu dziewczyny dorastające, my wszystko w tego. Nic, obdarte do końca. Nie ma pieniędzy, nie ma za co cokolwiek kupić, żeby tym. Więc chodziliśmy po tych sowchoznych polach i jak niewyłamana była dobrze kukurydza czy coś takiego, tośmy wyłamywali, później łuskali i później żeśmy to sprzedawali na szklanki. I jakieś tam pieniążki, jakieś tam mama zdobyła, to pamiętam i jakieś kupiła nam materiał, że mnie i siostrze jakąś sukienkę taką, pamiętam, w tego taką godniejszą, że miałam, w tym jechałam i w te. Ale mamy listy od taty i od tej Władzi. Dostała mama list piękny, że bądźcie dumni, bo macie córkę polskiego oficera, bo oficerską szkołę skończyła.
i koniec. Listy się wracają. Piszemy, listy się wracają, wracają, wracają. Naraz dostajemy list po rusku, że umarła na zapalenie płuc i jest pochowana w Lublinie. Kłamstwo i wszystko. Co zrobili z nią, nie wiemy, bo to była, ona była w Moskwie. Tatuś wrócił. Tato mój, bo pracował w żywności i jechał do Moskwy. No a wiedział, gdzie my jesteśmy, to skoro hodowo i wysiadł i przyszedł do tego. To zanim myśmy doszli, dopchali się do niego, to te polskie dzieci mało, że go nie zadusili. W polskim mundurze po 5 latach widzi się człowieka, prawda? No ale tato był 2 dni tylko i musiał jechać, bo przecież był w służbie. No ale tam chociaż to, żeśmy tak nie głodowali. Bo jak nie, to ukradli. A wyobraźcie sobie, co myśmy robili w sadzie. W sadzie, jak nie wolno było nic wziąć. No ja miałam tych braciszków, to też w domu i siostra i tego, to oni nie mieli tego. Chciało się, żeby tego owoca, żeby coś. No ale to niemożliwością było, to z bronią pilnowali to. Bo co żeśmy tam zjedli, to nikt nam nie bronił, broń Boże, to coś. Ale jak tego, ale jak burza się zerwała, jak pioruny biły, to byśmy wtedy szli i te drzewa trzęśli, to nie słychać było, żeśmy kradli. No, tak na to przetrwanie, to tak to było. Ale właśnie mama zaczęła też się upominać. Mieszkanie było okropne. 6 rodzin w jednym pomieszczeniu. Także jedno koło drugiego, jedno koło drugiego. My dziewczynki już, ja już też tak samo, już starsza, no w tej miejsce się mieści wszystko. Był stawek. To myśmy szli wieczorem i tam żeśmy się tak myli. Po prostu, bo krzaki były zarośnięte i wszystko i tak się trzeba było. Takie mieliśmy warunki do tego. No ja zachorowałam akurat tam na malarię. No i bardzo byłam chora. A już świtało to, że wrócimy do Polski. Aha, ale jeszcze kiedy byliśmy w tym sadzie i śpiewaliśmy po polsku. Śpiewaliśmy pieśni te regionowe, wszystko, bo to rodzice przed wojną w tego bardzo dużo nie było telewizji, więc w ogóle wiersze i tego znaleźć. Śpiewaliśmy tylko echo tego. Chłopaki, taka nas była 12. Ja byłam wysoka, to taką zrobili mnie przewodniczącą tej grupy. I jak nas posyłali tam do hakania truskawek, no to wszystkich nie daliśmy się w ogóle rozłączyć, absolutnie. Bardzo była taka jedność i wszystko. Ale jak my tak śpiewamy i ja odeszłam, ja patrzę, a ta, która była zastępczyni tej dyrektorki, siedzi i płacze. A ja mówię do niej po rusku, bo tam się tak mówiło ciocia. Ty nie lubisz, jak my po polsku śpiewamy? A ona do mnie mówi, Stasieczka, śpiewajcie po polsku. Ja mówię, ty jesteś Polka? Ona mówi, tak. Ja mówię, to pojedziesz z nami do Polski, bo my pojedziemy do Polski. A ona mówi, ja nie pojadę. Ale dlaczego? Czy ona wyszła za Rosjanina? Na pewno za mąż, na pewno tego, bo była bez męża. I te dzieci, i tego mówi, śpiewajcie, dziateczki, śpiewajcie. Zawsze miała tak tą głowę za winiętą i tak płakała. A myśmy śpiewali, tylko echo się z tego po polsku. Już wtedy taki człowiek się poczuł już, że nie bał się tak. I nie bał się tak, bo tak nie straszyli. Ale co?
ponieważ wszyscy byliśmy wierzący i wszystko, no jest cerkiew, jest Boże, jest Wielkanoc. Pójdziemy, mamuś, szykujemy coś do poświęcenia, idea. 5 kilometrów, Kuczubiejówka się nazywała. No ale to zupełnie co innego jak u nas. Zupełnie, zupełnie inaczej i już więcej żeśmy nie poszli. Nie tego, bo to my wiedzieliśmy jak w katolickim kościele i wszystko, także, że nie, nie te. Ale i tym żeśmy się cieszyli. No i jak przyszedł właśnie czas, dzień, że przyszedł ten naczelnik cały i mówi, z dokumentami jedziecie do Polski. Jak chłopcy złapali, to go strasznie do tym, ale on się rozpłakał. Ja bym chciał jechać z wami. Załadowano nas do tych wagonów. Ludzie, ja też myślałam, że jadę do Polski i jadę tam, gdzie, skąd mnie wzięli. Że nasze budynki, nasz wszystko jest i tego. A tu nie, tu wiozą nas gdzie indziej. No i nas tutaj przywieźli. Wyobraźcie sobie, że jeden człowiek, sąsiad nasz, życie sobie odebrał w pierwszej nocy. Starszy człowiek. Bo u nas tato, aha, a tu jak nas przywieźli, to mój tato zaraz do nas do wagonu przyszedł. W mundurze jeszcze. Śledził, gdzie nas zawiozą i już mieliśmy takie oparcie, prawda, bo jest tato, już było inaczej. I nas z wagonów od razu do tego, tutaj do Stabłowic. Tu w Stabłowicach żeśmy mieszkali, wyobraźcie sobie, ale tak, ani pieniędzy, ani nic nie mamy. Był punkt zborczy, taki pór się nazywał. Teraz, przedtem była ulica Stalina, a teraz Jedności Narodowa. I myśmy stąd chodzili po chleb, bo henek chleba dostawaliśmy tygodniowo, ale żeśmy się musieli organizować, bo Rosjanie, cała Legnicka była zburzona. I w ogóle nie chodziły, nic nie chodziło na piechotę, żeśmy szli. Później dopiero do Pilczyc tramwaje puścili, a tak stąd szliśmy na piechotę. I musieliśmy się organizować w 6, w 7, jeszcze najlepiej jak chłopcy byli, jakieś w tego, bo tak strasznie, brutalnie te żołnierze właśnie, te Ruscy tak się zachowywali po wojnie tutaj. Ale tato w Miejskiej Radzie Narodowej zaczął pracować, ale później zaproponowali mu, że do Ratynia, że Zagajowego. No i tam żeśmy zamieszkali i już później zaczęli pracować, bo tak brat poszedł do pracy, tutaj do młyna, ale też nie dostawał pieniędzy. Nie dostawał pieniędzy, no bo nie mieli czym płacić, ale było zboże, meuli, tylko że gotowało się w tym i siostra zaczęła pracować i czasami ona coś nie mogła i ja szłam za nią do tej stołówki, bo to nie było tak, że trzeba książeczki, to, tamto. Tośmy gnietli z tej mąki i robiliśmy takie kluski i przeważnie konina była, bo nie wiem, czy te konie były może stare, może co, że w każdym razie, że konina była po wojnie w tych stołówkach. To tak chłopcy, jak szli do tej stołówki, bo zawsze jedno i to samo, to mówi tak, rano kluski, wieczór kluski, Polska wolna, a rząd ruski. Tak sobie zawsze jak wchodzili do stołówki, to tak nas witali i w tego. No później to już wiadomo, każdy tego, już tatuś jak zaczął pracować, już dostawał pieniądze. No i tak się zaczęło z niczego znowuż coś. No ja bardzo wcześnie też tak samo wyszłam za mąż, bo miałam 19 lat. No to mąż pracował tutaj w garbarni, także miał bardzo blisko. No i tak żeśmy zaczęli życie i tak przetrwaliśmy.